Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia, dążcie do sławy. To słowa Janusza Korczaka, które widnieją na sztandarze Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół nr 4 w Dąbrowie Narodowej. W 284 dzień roku, czyli 11 października tego roku, Gimnazjum nr 9 otrzymało imię Janusza Korczaka. Były różne pomysły na wybór patrona. Była Wisława Szymborska, był Zbigniew Herbert, ale generalnie po obchodach 2002 roku, roku korczakowskiego, uznaliśmy z uczniami, z rodzicami, że Janusz Korczak to jest ta osoba, która powinna być na naszych sztandarach. W wydaniu specjalnym Gazetki Szkolnej Głos Gimnazjalisty o patronie czytamy słowa Igora Newerli. W rozdartym, zmęczonym i wszystkim rozczarowanym świecie rośnie tęsknota za tym, co prawdziwe i czyste. Znowu poszukuje się dobroci, znowu dobroć jest w cenie, a także dobry, mądry człowiek, któremu można zaufać. Uroczystość odbyła się przed budynkiem szkoły. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Więckowski odczytał akt nadania gimnazjum imienia Janusza Korczaka. Zaprezentowano sztandar, który został poświęcony. Uczniowie klasy pierwszej oraz przedstawiciele klas drugich i trzecich złożyli ślubowanie. Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar należący do gimnazjum nr 9. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. My, uczniowie gimnazjum nr 9 imienia Janusza Korczaka, przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać go należytą czcią i szacunkiem. To jest na pewno dla nas bardzo ważny dzień, ponieważ to jest nadanie imienia patrona gimnazjum, do którego w przyszłości będziemy chodzić. Też chcielibyśmy, aby to gimnazjum miało patrona, a nie było takim gimnazjum bez nazwy. Ta szkoła charakteryzuje się bezpieczeństwem, radością uczenia się i radością uczenia, wspaniałym położeniem, co myślę przed kamerą również można pokazać. I myślę dużym przywiązaniem do tradycji, ponieważ my dzisiejszym spotkaniem wpisujemy się w stulecie otwarcia budynku przy ulicy Długiej 16. W tamtym budynku jest wspólnota Betlejem prowadzona przez księdza Mirosława Tosze i nie ukrywam, że dzień dzisiejszy jest nieprzypadkowo wybrany. Po pierwsze, już 1 września obchodziliśmy stulecie budynku, goszcząc tutaj księdza Mirosława Tosze. Kolejne przedsięwzięcia w ramach projektu są przewidziane, a w poniedziałek obchodzimy Święto Edukacji Narodowej, więc to też szczególna okazja. Były także przemówienia i życzenia przekazane przez prezydenta Pawła Silberta oraz Kingę Jędrzejczyk. Życzę Państwu wszelkich powodzeń, osiągnięć w wychowaniu, w edukacji i tego, żebyście Państwo kiedyś, spotykając swoich absolwentów na ulicach, byli przez nich witani i nawet jeśli to będą tacy, którzy czasami wam przedawali utrapień, niech to będą też tacy, którzy dzięki wam wyrośli na porządnych ludzi. Niech to będą również ludzie sławni, tacy, którzy mieli jakieś cele, jakieś marzenia, to co jest na tym sztandarze napisane. Niech tak będzie. Wszystkiego dobrego. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przedstawiająca postać Janusza Korczaka i wartości, które przekazywał swoim życiem. Dachu nad głową z adresu z drzwi, uchodźców w tłumie w strasznej kolumnie, noce okrutne.